Witajcie, umiłowani. Dzisiejszy program przeprowadzi nas znów przez tę samą okolicę, w której znalazłem te łuski od karabinu przeciwpancernego wzór 35, czyli od URA. Podczas poszukiwań w tym lesie, znajdując polskie rzeczy z września, natrafiłem na wiele rzeczy, które z wrześniem w ogóle się nie wiązały. I stwierdziłem, że dla spójności odcinka nie będę ich wrzucał do tego odcinka o wrześniu 1939 roku, bo zrobi się straszny galimatias. O jakie rzeczy mi chodzi? Przede wszystkim o rzeczy, które pochodziły z roku 1945, z lutego 1945, kiedy tutaj w okolicach Świekatowa starła się Armia Czerwona z Niemcami. Więc dzisiaj te przedmioty związane właśnie z tym bojem niemiecko-radzieckim z końca II wojny światowej Wam będę pokazywał, które znalazłem wtedy podczas tych przeszukiwań Lasu Świekatowskiego w poszukiwaniu śladów po roku 1939. I uzupełnię to także znaleziskami, których dokonałem dzisiaj. Także czas start, rozpoczynamy odcinek, który jest jakby no, takim dodatkowym materiałem, który wyniknął z tego, że szukałem tutaj września, a znalazłem coś zupełnie innego. Czas start, do zobaczenia. Sceny z życia smoków. Czas zacząć. 26 stycznia 1945 roku siły 70. Armii 2. Frontu Białoruskiego, pozostawiając za sobą wciąż broniący się Toruń, rozpoczęły forsowanie Wisły na wschód od Bydgoszczy. W szpicy poszła 38. Dywizja Strzelecka, uderzając w kierunku Tucholi. Do 31 stycznia jej pułki osiągnęły południowe przedpola Błądzimia, zajmując Zalesie i Trutnowo, gdzie natrafiono na silny niemiecki opór, który zmusił Rosjan do podjęcia obrony, podczas której sztab 38. Dywizji rozlokował się w znajdującym się na tyłach Świekatowie. W tym samym momencie okazało się, że związana walką na północy 70. Armia została zagrożona atakiem z południa, gdyż resztki garnizonu toruńskiego rozbitego na prawym brzegu Wisły za wszelką cenę próbowały przebić się w stronę Tucholi. Dowódca 38. Dywizji już 2 lutego wydał rozkaz zabezpieczenia Świekatowa na wypadek niemieckiego ataku na radzieckie tyły. Te środki ostrożności okazały się uzasadnione. Około godziny 9-8 lutego 1945 roku w porannej mgle pod Świekatowo podeszła kolumna licząca ponad 2000 niemieckich żołnierzy, próbujących przebić się w stronę Błądzimia. Bez zbytnich przeszkód przełamany został opór radzieckich straży tylnych i około 10.30 Niemcy bezpośrednio zagrozili dowództwu 38. Dywizji. Do obrony sztabu stanęli wszyscy zdolni do walki żołnierze, przeciwlotnicy, NKWDziści, chemicy, zwiadowcy oraz trofiejszczyki. W sumie około 80 ludzi uzbrojonych z 2 CKM Maxima, 4 RKM Diektariowa, kilka NKM DSZK oraz 2 armaty przeciwlotnicze. Kiedy Rosjanie otworzyli ogień, nacierający na Świekatowo Niemcy załamali się, skręcając na zachód i przez zamarzniętą taflę jeziora uciekając do lasu, gdzie wpadli w ręce oddziałów sąsiednich dywizji 136, 71 oraz 1. Tego dnia do radzieckiej niewoli dostało się 871 żołnierzy nieprzyjaciela. W wyniku starcia z dowództwem 38. Dywizji poległo około 300 Niemców. Straty czerwonoarmistów to 15 zabitych i 40 rannych. W tej liczbie zginął dowódca artylerii dywizyjnej pułkownik Bolszanin, zaś rany odniósł dowódca służb medycznych lekarz major Fuchs. Nasze znaleziska pod Janią Górą są pokłosiem właśnie tych wydarzeń, które miały miejsce dnia 8 lutego 1945 roku. Deszczyk pada, ale słońce też już wychodzi. Zobaczcie, strasznie dziwna pogoda. I robi się strasznie gorąco w lesie. Szukamy. No, dzisiaj 45 rok, ale no nie traćmy z oczu września 1939 roku, który też w tym rejonie występuje. No zobacz, Darku, tutaj wykopałem, patrz, kawałek czegoś, co myślałem, że jest hełmem, nie? A tutaj zobacz, na wierzchu, w liściach, zobacz. Ale jak? O, Niemiec. 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 42. Tak, 42.
resztki smętne. No, ciekawie się zaczyna. Na samym wierzchu leżało. Super. Taki początek szukania. Na razie tutaj chodzimy 3 minuty. Jest czyściutko. Fajnie. Ale patrz, hełm przy super. Drodze leży. Super, się zapowiada. O, patrzcie, można by było pewnie złożyć cały hełm tutaj. Ale idziemy dalej. Tyle zostało z M42 niemieckiej. Ładny sygnał. Co my tu mamy? Patrzcie. O, ja już wiem, co to jest. Zobaczcie. Dysk od niektariowa. Od pulemiota radzieckiego. Widzicie? O. To jest ten charakterystyczny tłoczenia i to jest mechanizm. Dysk się po prostu rozpadł. Zobaczcie. Tutaj jeszcze są resztki tego dysku. O, kawałki blachy na krawędziach. Smętne resztki wojny. I podobnie jak ten hełm też tak samo spróchniałe, no ale to jest ślad po wojnie. Droga jest zaraz obok, stąd hałas. Także no, warto szukać, bo może coś się zawsze zdarzyć, jakaś pamiątka z wojny. Co prawda ja bym wolał te wrześniowe rzeczy, no ale jak się nie ma, co się lubi, nie? Dobry ten dysk od niektariowa. Szukamy dalej. Deszcz przestaje padać powoli. O. Co my tutaj mamy? Patrzcie. Widzicie, co to jest? Magazynek Sturmgewera. I to całkiem niezły. Kolejny ślad tutaj, no nie po 39, ale 45. No i tak. Szukamy września, przypominam, a tu raptem o. Magazynek do Sturmgewera. Norma w borach, naprawdę norma, nakłada się nam 39 i 45 rok. Trzeba go tu trochę. O, coś uderzyłem. O, coś. Chyba karabola masz. No. Jo, na pewno, widzę celownik. Widzicie? Jest karabol, tylko jaki teraz pytanie? Ciekawe, nie? Ty faktycznie. Polski? Nie, kurde, ty. Co to jest? Mosin. Masz mośka? To jest mosiek chyba. 4-4, widzicie? Tu jest ten montaż. Zaraz zobaczymy zresztą. Pusiutko, leży pod całą darnią. Jo. Rozebrany. Nie ma pudełka magazynka, to już od razu widzę. No. Wezmę go tak trochę. Jo. O, sama ta. Jo. Nie ma spustu, zobacz, mosiek. Mosiek 4-4 radziecki. Tu jest montaż na bagnet. Tu powinien być założony bagnet. I tu masz, kurczę, Mosina. Gratuluję. Dzięki. No to kompletnie nie z wrześniem związany, ale no 44 rok. Wyciepek Mosina. Widzicie, tu jest Mosin 44. Na boku miał bagnet zintegrowany z bronią. O. Ale coś jest, cieszy. No. Zobaczymy, czy dalej tu coś jeszcze nie. Taki po prostu palik do krowy, nie? Bo nawet spustu nie ma. Ma wymontowany. O, widzę! O. Spust! Zobacz! Wyciągaj. Wyciągamy. Zobacz. O, sam chwyt chyba. Co to jest? Sturmgewer. Masz chwyt od Sturmgewera. No, dobra. Targaj, w imię Boże. O, sama ta. Sam chwyt, tak. Sam chwyt. Ale wymontowany, zaraz też rozebrał karabinek szturmowy niemiecki. Czyli mamy Mocha 4-4 i mamy, kurde, chwyt od Sturmgewera. Sam chwyt z wymontowanym też kabonkiem spustowym. Ktoś tu rozbierał broń. No ale to jest typowa, o, chwyt od niemieckiego karabinka szturmowego, nie? Sturmgewera, STG-44.
No słuchajcie, no szukamy tutaj września, ale tu się wszystko nakłada. To nie jest tak, że w tych okolicach Janiej Góry to tylko 39 występuje. Nie, no potem Rosjanie z kolei gonili Niemców, nie? Którzy pokonali tutaj Polaków, którzy gonili tutaj Polaków w tej okolicy, więc to jest normalne zupełnie. Fajne znalezisko. Zobaczcie, jaka fajna część zapasowa dla STG. Cały rozmontowany, zresztą nawet bezpiecznik jest wymontowany, widzisz? Kurde, normalnie cyrk. Jest lekko wgnieciony, tak jakby ten Sturmgewehr był już dekompletowany. Ja nie wiem, czy jak tą drogę czasem tutaj nie remontowali, to nie wykopywali z drogi takich rzeczy, nie? Mhm. Walały się, ale to jest cała kompletna część, nie? Tutaj taka dróżka. Co my tu mamy? Jakieś drobne kolorki. Patrzymy na dróżce leśnej. Tam mamy jeszcze obok taki większy sygnał, ale żelazny. Jest tutaj płciutko, no tak, kapsel. Dobra, patrzymy ten większy sygnał. Patelek. Jest już tutaj, już walnąłem. Sprawdzimy pinpointerem, bo to jest pod całą darnią. To jest ten większy żelazny, ale płciutko. Klamra niemiecka i to, słuchajcie, Luftwaffe. To jest Luftwaffe. Tu przyróżnałem szpadlem w nią, ale mamy ten owal taki charakterystyczny właśnie dla klamer Luftwaffe, czyli jak ci Luftwaffiacy się tutaj ganiali. Typowa niemiecka klamra. Także szukamy września, ale takie rzeczy też się zdarzają. Patrzcie, chwyt od Sturmgewehra, Mosin 4.4, teraz klamra Luftwaffe, miks jogurtowy. No ale tak to jest właśnie w lesie na kopaniu. Co masz, Darek? No, wydaje mi się, że to jest to. O kurde, niemiecka blacha, połówka. No, połówka. Tutaj. Ha, tutaj? Tak, dokładnie tutaj. Tak, bardzo płciutko. Mogę patrzeć? Czy ty no oczywiście, tam? No. Teraz zobaczymy, jaka jednostka. Jest bita. Bita, na 100% bita. Jest bita. Aluminium. O, 92, o, jakaś fajna jednostka, wiesz? Mhm. Jest numer 92. I potem po czyści w samochodzie mamy ten, wodę, szczoteczki. Mamy szczoteczki, wodę w samochodzie, także tak. Nie było. Także jest pół tak, niemieckiego znaku tożsamości. Gratuluję. Dzięki, super, cieszę się. Potem to wyczyścimy. FW chyba, wiesz, masz tu FW, czyli Freiwilliger, to widzę. Tu jest coś G, ale nie wiem co G. Mhm. Trzeba będzie wyczyścić, dwie dziurki rzeczywiście widać. Tak. Czyli ta, która powinna być przy żołnierzu, połówka. I zobaczcie, tutaj zaledwie jakieś mniej więcej, bo ja wiem, 30 metrów od tego miejsca, gdzie Darek znalazł ten pół blachy, jest taki leśny grobek. Nie wiem po kim, nie mam bladego pojęcia. EUA jest, czyli Ersatz und Ausbildungs. O, ładnie. Kolana znowu. To niemiecką metodą. Niemcy w piwie blachy puszczą. Przyniosę chyba teraz stalową. No, miedzianą mam. A to daj miedzianą, bo miedziana mniej będzie rysowa. No, EUA. 92 coś. Tak. Ersatz und Ausbildungs. Batalion, BTL jest tutaj. Mhm. 92 jest numer. 92. I to pierwsze, 92. ST, patrz, ST tutaj mam. Tak. Widzisz? Mhm. Czyli sztabs. Chyba.
Zresztą zaraz zobaczymy. I będzie 928 chyba. 928 numer żołnierza. No i teraz Lechu bierze cięższą zbroję. Patrzymy. Idzie. O. Idzie. O, ładnie wchodzi. Teraz to pójdzie. Teraz to pójdzie, panie. Będzie nówka. No daj troszeczkę od rdzewiacza. Co? GNE? Mhm. Poproszę, spróbuję ten cypek. Grenadier. O. Chociaż gren powinno być, ale kurde no... O, tu jest ST. Chyba. Grę to może być grenad od Grenadier, nie? Chociaż nie widziałem, że były gren jest albo. Ale no. Stabs Kompanii, Grenadier Ersatz und Ausbildungs Batalion. I teraz numer batalionu tylko. Czyli kompania sztabowa zapasowego i szkolnego batalionu grenadierów. To mamy grenadier. I to sobie sprawdzimy, bo to jest zapasowa jednostka. I zobaczymy, jakie inne jednostki zasilała w czasie wojny. Więc to może się uda ustalić, czy to była jakaś jednostka, która tutaj walczyła. To tam pod koniec wojny to była taka ulepa i zbieranina wszystkich możliwych jednostek na froncie, że widzicie i piwskiem, o i proszę, i tutaj pięknie batalion jest. Daj jeszcze raz. Widzę. O, jest batalion 88, ach tu nachcyś, czyli tak, całość zapisu. Numer żołnierza 2928. Sztabskompanii Grenadier Ersatz und Ausbildungsbatalion 88, grupa krwi A. Czyli sztabowa kompania zapasowego i szkolnego batalionu numer 88 grenadierów. Numer żołnierza 2928, grupa krwi A. Jak widzicie, da się to zrobić pod warunkiem, że ma się w lesie takie szczoteczki magiczne, jakie Lechu posiadł ostatnimi czasy. Myślałem, że mamy wodę, ale nie mieliśmy. Nie mieliśmy, ale było piwo, także sobie widzieliście, dało radę, jest czyściutka, jak przenajświętsza panienka. 88. Batalion Grenadierów zasilał 871. Regiment Grenadierów, wchodzący w skład 356. Dywizji Piechoty, która w początku 1945 roku walczyła na Węgrzech. Skąd więc taki identyfikator na Pomorzu? Wyjaśnienie jest proste. Garnizon twierdzy Torn, który wycofywał się tą trasą, złożony był z żołnierzy zebranych z rozbitych jednostek, a także z wszystkich tych nieszczęśników, którzy na początku stycznia 1945 roku znajdowali się na urlopach. Darek odnalazł więc ślad po jakimś pechowym niemieckim urlopowiczu. Żelastwo, ale takie większe. A, patrzcie. Już jest. Bagnet. O, ale peszek. Złamany. Niemiecki. S84x98. Widzicie? I ktoś go wziął i zrobił tak. I złamał bagnet. No ale jakaś pamiątka. Okładki zostały z niego fajne. Wszystko tu jest. Wszystko się nakłada. O, traktor jedzie. Jesteśmy w lesie w końcu. Co tu mamy? Już chyba mi coś podpowiadasz do kubek od żywicy, ale patrzymy. Od żywicy. Ktoś mi te hełmy chyba prześladują, wiecie? Bo to jest chyba kawałek hełmu. Oczywiście to jest tylko moje pobożne życzenie. Ale tak mi się wydaje. No, powiedz. Dobra. Jakiś złomek. Ach, korzenie wszędzie.
to jest. Nie ma. Pinpointer. I nie ma. Patrzymy. A z boku. Ciekawe, że mi tak zmyliło. Patrzcie. Wiem, co to jest. Widzicie to? To jest głowica niemieckiego bagnetu. Uwaga, przeprowadzamy ekstrakcję. Cofnę obraz. Uwaga, wyciągamy, wyciągamy. Sztyk strasznie zjedzony. Ale zawsze to niemiecki bagnet. Powoli zbliżam się do ideału. Powolnymi kroczkami, malutkimi. Pierwszy był złamany, ten teraz no powiedzmy nie jest złamany, ale bardzo mocno przekorodowany. Jest nadzieja, że w końcu znajdę taki na przykład zamknięty w pochwie i będzie ładny cały. No ale patrzcie, niemiecki bagnet S84x98. Jak widać, w lasach polskich jest ich jeszcze sporo, skoro w ciągu jednego wyjścia dwa trafiły. I był sobie wbity tutaj tak, o, na pion. Widzicie? W ten sposób wbity. Zebrało mi z boku. Zaraz zobaczymy, czy tam czegoś jeszcze nie ma. Okładki jeszcze. W miarę dobra, ale głównie okropne. Patrzymy. Nic więcej nie ma. Wygląda tak kolorowo, nie kolorowo. Zobaczymy. Jeszcze głębiej. Tu się przemieszcza. Jest. A cóż to my mamy? Patrzcie, taki kawałek czegoś, a ja już się domyślam, co to jest, bo czuję pod palcami. To jest antyzapiaszczacz polski, mosiężny. Ślad po wrześniu 1939 roku. Widzicie? Pojawia się już jego kształt, jak tak tre ten do badziewie. No i całkiem ładny jest, powiedzmy sobie szczerze. Widzicie? Schodzi brud. No i tutaj tak dla odmiany, widzicie? Tym razem się napaliłem na rok 1945, a wychodzi 39. No norma. Patrzymy, jaki. Łępicki kranc, czy może perkun? Widzicie? To jest nakakalone, ale może się uda. Ale nakakalone jest. Uo, tutaj jeszcze ładnie schodzi, ale... Możemy sobie nawet pinpointerem. Potrzemy tutaj. On jest tworzywa, to nie porysuje nam tego. Wieczka. Polowe metody. Pytacie, czemu ja nie noszę jakiegoś specjalnego sprzętu. Posłuchajcie, to wszystko specjalne jest cholernie ciężkie. Człowiek się nie będzie obarczał jakimiś zupełnie niepotrzebnymi rzeczami. Myślę, że chyba jest to fajna rzecz tak w ogóle swoją drogą, ten antyzapiaszczacz. Chyba mamy perkuna, a nie łębickiego kranca. Tak mi się wydaje. Tylko jest tak zakakalony, żeby wam to pokazać. To trochę... Ja. Patrzcie, widzicie? To jest perkun. Za trzy. A widzicie? Już trochę potarłem. Jak tak się przyjrzycie, to jest napis perkun i 1933 albo 32 jest. Widzicie? Taki typowy polski antyzapiaszczacz. Wydobyty właśnie. Tutaj, tam gdzie spodziewałem się roku 1945. No dobra, szukałem 45 roku, znalazłem 39, no ale tak też bywa. Taki przerywnik w tym znajdowaniu rzeczy z roku 1945. Dzień dzisiaj taki, że raz słońce, raz chmury, wiosna idzie już. Ciepło się robi. Mam tutaj coś. Uwaga. Jest tutaj. O, patrzcie. Zobaczcie, widzicie?
jest ślad po bojcach. Widzicie? Ładny guziczek. Mosiężny. Góra mosiężna z sierpem i młotem. Patrzymy, czy to coś dalej jest, bo to bardzo często guziki występują parami, jak wiecie. Patrzymy. Coś jakby jeszcze było. Jest. Patrzymy. A gdzie? Rzuciłem to. No tak. Mały guziczek dla odmiany. Chyba co? Co to jest? Oj, wypadł mi z wrażenia. Nie, to jest jakaś odznaczka. Widzicie to? Ha! Emalię widzę, tu jest zakrętka. Widzicie? O. Co to jest? Zaraz się przyjrzymy, wyczyścimy to. Jakaś odznaka. Standardowym zwyczajem to oplułem i powiem wam szczerze, nie mam pojęcia. Coś tu się pojawiło, nie wiem, czy to jest sylwetka samolociku, bo krzyż to raczej nie jest. Co? Jakaś sprawność. To jest jakby sylwetka samolociku. I tutaj powinny być jakieś monetny dwór, czy coś takiego, co to produkowało. No zakładam, że to jest radzieckie, skoro guzik radziecki był koło tego. Co? Widzicie? To jest, jest jakiś napis. No chyba to wygląda mi na bukwy. Ale jaja. Patrzcie, takie rzeczy jeszcze można znaleźć. Dopiero po umyciu okazało się, że na zakrętce odznaczki pojawiły się napisy w języku polskim. S. Jabłoński, Poznań. Co jasno wskazywało, że nie jest to odznaka radziecka, tylko polska. Wytwórnia Jabłońskiego w Poznaniu istniała w dwudziestoleciu międzywojennym i zajmowała się głównie produkcją guzików dla Wojska Polskiego. Odznaczka okazała się być wpinką noszoną przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, założonego 5 lutego 1934 roku i zdelegalizowanego przez okupanta. Nie potrafię jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego żołnierz radziecki miałby mieć przy sobie takie odznaczenie. Choć kusi postawienie tezy, że podobnie jak poległy, którego szczątki ostatnio ekshumowaliśmy, mógł on być Polakiem wcielonym w szeregi Armii Czerwonej. Się głęboko sygnał. I tu jest jakby taka jakaś rurka wrzucona, widzicie? Widzicie? O, jest coś takiego, nie wiem co to jest. No, rurka wygląda jak lufa od karabinu, ale oczywiście pewnie się sugeruje. To żadna lufa nie jest. Widzicie? No nic, patrzymy. O, duże to jest. Długa to jest rurka. Na pewno. No jedno jest pewne, jest na pewno wielka. Kurde. Bo to jest karabin. Patrzcie. Odsłoniłem Mauser. To jest Mauser wrzucony tutaj w dziurę. A sygnał był taki ledwo, widzicie? To jest okucie od tego Mausera. Teraz patrzymy, polski czy niemiecki. Na 100% to jest Mauser. Odsłonimy go ładnie. Widzicie? Głęboką dziurę trzeba będzie wykopać. Widzicie? To jest okucie do drewna, czyli był z całym łożem wrzucony. Mauser na 100%. Dobra, przystępujemy do ekstrakcji Mausera. Ładnie go wam odsłonię. Taką dziurkę trzeba wykopać. Leży na jakichś 40 centach, słuchajcie. To jest relikt dołka strzeleckiego, moim zdaniem. Dlatego zacząłem w ogóle kopać. Bo sygnał był taki, wiecie, nawet tego nie filmowałem, bo pewnie odłamek myślałem, bo był bardzo taki rozlany, ale za to intensywny, z 25 na skali, nie? Także dlatego to zacząłem w ogóle kopać.
To jest relikt dołka strzeleckiego na 100%, pozycja strzelecka. Teraz pytanie, czy to jest mauzer zostawiony przez polskiego żołnierza, czy też przez niemieckiego? Zaraz się dowiemy. Teraz moment prawdy. Zaraz się dowiemy, czy jest polski, czy niemiecki. Po muszce poznamy. Tutaj idzie. To jest koniec Mausera. Niemiec. To jest ślad po Niemcach. Kochani, to jest niemiecki Mauser. Wrzucony do dołka strzeleckiego. Jest taka charakterystyczna muszka, widzicie? Także na 100% jest Niemiec. Widzicie? To jest jego muszka. Widzicie? Tutaj leży, głęboko leży. Aha. Widzicie, to jest karabinek niemiecki. To jest okucie. Tu mamy wejście na bagnet. O. I tam się zaczyna magazynek dalej. Do czego się dokopałem. Nie? Łukasz tutaj pomaga. W dłubaniu. Aha. Zamka chyba nie ma. Nie ma zamka. Pusty magazynek. Tu jest celownik, widzicie? Widać. A tutaj odkopię, a już się rusza. Jest muszka, bączek. I tu jest wrośnięty. Przytniemy go. Zaraz. Widzicie? Tutaj mamy tego Mausera. Bez zamka niemiecki Mauser. Przerośnięty korzeniem tutaj. O, widzicie? Teraz zobaczymy, kurde, przetniemy korzeń, który trzyma jego kabał spustowy. Chyba przecięliśmy. O! Tak. Już mamy odciętego go. I tutaj korzeń. O! Widzicie? Przerasta go. Wyciągniemy już go. Ale może go jeszcze o trochę oczyszczę, żeby było widać, że towar dobry, zagraniczny, niemiecki. Niemiecka precyzja, panie. Firma braci Mauser. To jest końcowo wojenny Mauser, prawdopodobnie, no nie. Tak, końcowo wojenny Mauser. To jest taki tam 45 rok, na pewno ma tę puszkę już taką kompozytową. Także, patrzcie, ktoś go tu specjalnie zakopał, no nie wierzę, żeby on tak się zapadł w ziemi. O, widzicie? Tutaj wrósł w korzeń. O, mechanizm pustowy, całkiem taki zdrowy jest ten Mauser. Głęboko leżał. O, widzicie? To co? Wyciągamy go. Okay. Uwaga! Zobaczcie, jaki ślad zostawił. Jest. O, z tej strony był do ziemi. Z tej strony był przy ziemi, dlatego cały w piachu. Ma jeszcze resztki łoża, widzicie? To jest drewniane łoże, jeszcze zachowane. Tam jakoś fragmentarycznie, ale jest. I to jest końcowo wojenny Mauser, czyli nie ma wątpliwości, został zgubiony w 1945 roku. Świadczy o tym ta konstrukcja pudełka magazynka. Tak. Warto było poszukać sobie, prawda? Pełno rzeczy, zobaczcie. Wszystko się nakłada. Takie jest właśnie życie. No widzicie? To jest ten Mauser. Świeżo wyjęty z ziemi. Tu widzimy konstrukcję tego magazynka właśnie. Nie ma zamka. No Mauser. Tam ślad, zobaczcie, po nim został cień jeszcze. Thank you.
Prawdopodobnie ten Mauser może stanowić komplet do tej klamry Luftwaffe, którą znalazłem. O, patrz te. Ładnie, ze sobą będą współgrać. Doszukałem tak, podajnik amunicji. Brakuje go w Mauserze i wycior, też go brakuje w tym Mauserze. Te na wierzchu leżały po prostu. Jeszcze gdzieś powinien znajdować się zamek od tego Mausera i go właśnie szukam naokoło. Skoro jest wycior podajnik amunicji, no to prawdopodobnie ktoś rozebrał tego Mausera, po prostu porozrzucał jego części, widać, że się walają naokoło i to płciutko. Mauser był zakopany głęboko, ktoś go w ten sposób właśnie zdekował. Szukamy. No i mamy cały czas w tyle głowy, że szukamy tutaj września, a nie 45 roku, ale jak na razie 45 rok tutaj dominuje. Co my tu mamy? Kolorek taki ładny. O, widzę. Zobaczcie, mamy też ślad po sromocie tego Niemca, pepesza. Rosjanin upolował Niemca z pepeszy. Pełno łusek leży tutaj od pepeszy. Także możemy zrobić nawet rekonstrukcję zdarzeń. Niemiec się tutaj ostrzeliwał, co najmniej na pewno by nie było więcej, natomiast jeden był chyba nieszczęśnikiem i z jakiegoś przyczyny zgubił Mausera. Potem Rosjanie rozebrali tego Mausera i zakopali w dołku strzeleckim, pewnie po tym Niemcu. Czy Niemiec zginął, czy został wzięty do niewoli, czy po prostu uciekł rzucając broń, tego nie wiemy. Natomiast no, na pewno było tutaj starcie na bardzo mały dystans. Rosjanie mieli bardzo dużo pepesz, ale Mosinów też, bo łuski od Mosinów też się tutaj zdarzają bardzo często. No i odpowiadali im Niemcy. Na razie widzimy, że mieli głównie Mausery. Zobaczymy co jeszcze. No Sturmgewera znalazł w końcu chwyt Łukasz, także jest szansa, że gdzieś tutaj jakiś jeszcze szturm leży. Widać, że broń była rozbierana. Ten Mauser też był rozebrany.